przeprowadzone w związku z obchodzoną 50. rocznicą powstania Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie. Tym razem do odpowiedzi wywołana została pani Teresa Niśnikiewicz, wicedyrektor MSP 6 w Knurowie w latach 2017-2021. W którym roku rozpoczęła pani pracę w szkole i pierwotnie jaka była to placówka? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na wywiad. Moja przygoda ze szkołą zaczęła się w 1990 roku, czyli 30 lat temu. Trochę dawno, długo to trwało, ale w tej chwili już czeka mnie emerytura, więc chyba zakończę tą swoją przygodę. Pracę rozpoczęłam w szkole podstawowej nr 2 w Knurowie, gdzie uczyłam najpierw matematyki, później fizyki, a po skończonych studiach podyplomowych zaczęłam uczyć informatyki. Jak powstały gimnazja, to pracowałam i w szkole podstawowej, i w gimnazjum. I stąd, jak zaproponowano mi pracę w gimnazjum nr 2 w Knurowie, przeniosłam się i cały czas już uczyłam informatyki. Tutaj teraz znalazłam się w szkole podstawowej nr 6, dlatego że znowu uczestniczyłam w likwidacji teraz gimnazjum i w momencie likwidacji nastąpiło połączenie naszej szkoły, czyli byłego gimnazjum ze szkołą podstawową nr 6 i stąd znalazłam się tutaj jako wicedyrektor. Czy widziała się pani w jakimś innym zawodzie niż szkolnictwo? Jeśli tak, to w jakim? Jak już wspomniałam, zaczęłam współpracę ze szkołą 30 lat temu. Natomiast ja skończyłam Politechnikę Śląską w Gliwicach. Ja jestem z wykształcenia górnikiem i właściwie powinnam pracować jako przeróbkarz, czyli na kopalni Knurów, jako inżynier przeróbkarz, ale na ostatnim roku studiów po prostu wyszłam za mąż, urodziłam córkę i stwierdziłam, że praca na zmiany to nie dla mnie. Stąd też podczas studiów skończyłam również dwuletnie studium pedagogiczne, dzięki któremu mogłam rozpocząć pracę właśnie w szkole. Zaczęłam troszeczkę później, bo po odchowaniu dwójki dzieci, ale myślę, że szkoła to było takie miejsce odpowiednie dla mnie, jako matki i jako żony, dlatego że praca na zmianę to jest jednak naprawdę praca taka dosyć wyczerpująca wszystkich. Co wpłynęło na pani decyzję, aby zostać wicedyrektorem Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie? W momencie, kiedy rozpoczęłam pracę w gimnazjum, poznałam fajnych ludzi, to znaczy świetne grono, świetnie mi się współpracowało i z dyrekcją, i z nauczycielami. I okazało się, że po dwóch latach pani Wioletta Mucha zaproponowała mi stanowisko wicedyrektora i bardzo mi to odpowiadało, dlatego że bardzo lubię pracować z uczniami, ale jeszcze bardziej tak sama, jeżeli coś mogę tworzyć, coś robić, organizować. No i w tym miejscu się jakoś chyba odnalazłam, bo jak do tej pory nie było zbyt dużo skarg na mnie i myślę, że każdy będzie bardzo dobrze wspominał współpracę ze mną. Grono mnie zaaprobowało, tak samo grono z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 również zaakceptowało ten wybór, bo zawsze jeżeli jest się wicedyrektorem, to musi być akceptacja również grona pedagogicznego. Myślę, że na tym stanowisku chyba jakoś sobie dałam radę. Czy likwidacja gimnazjum i przyjęcie funkcji wicedyrektora szkoły podstawowej miało wpływ na zakres obowiązków pani pracy? W momencie, kiedy nastąpiło połączenie ze szkołą podstawową nr 6, stanęliśmy przed takim wielkim, bardzo wielkim, dużym wyzwaniem, czyli likwidacja szkoły podstawowej, przeniesienie jej do budynku gimnazjum, przygotowanie gimnazjum na przyjęcie młodszych klas, bo wiecie, dla mnie zerówki to jak gdyby nigdy nie istniały, to takie małe dzieci inaczej pracujące i inne stoliczki, więc to na pewno przez dwa lata było ogromnym wyzwaniem dla mnie i dla wszystkich nauczycieli, dlatego że trzeba było to wszystko jak gdyby zorganizować od nowa, poukładać. Natomiast pozostały zakres obowiązków, czyli organizacja pracy nauczycieli, plany, budżety i tak dalej, to wszystko było właściwie to samo, tylko troszeczkę inne klasy, inne dzieci,
praca świetlicy, u nas to było całkiem inaczej, bo u nas świetlicy nie było, praca zerówek, dla mnie to było ogromne wyzwanie, nigdy nie umiałam zrozumieć, dlaczego oni nie są feryjni, więc to były takie nowe wyzwania dla mnie i właśnie dzięki temu coś się nauczyłam, zdobyłam dodatkową wiedzę. Czy wprowadzenie zdalnego nauczania wpłynęło na rozwój Pani umiejętności informatycznych? Wymusiło opanowanie jakichś nowych technologii? No, trzeba przyznać, że epidemia właśnie z tym wirusem zrobiła nam dużo zamieszania. To znaczy, każdy z nas musiał się przestawić na inną formę jak gdyby nauki. Znaczy nie jak gdyby, tylko na pewno nauki. Większość zajęć prowadziliśmy online. Dzięki temu, że jestem informatykiem, dla mnie to nie było problemem, ale nigdy nie prowadziłam na przykład konferencji online, nigdy nie prowadziłam zajęć online, więc to było też takie nowe wyzwanie. Powiem, że nawet bardzo mi się to spodobało, dlatego że te aplikacje, gdzie myśmy pracowali, to po prostu dawały nam nowe możliwości. Mieliśmy tablice do wykorzystania, mogliśmy robić prezentacje, mogliśmy robić sprawdziany, więc na pewno pogłębiłam swoją wiedzę. Natomiast muszę przyznać, że i uczniowie, i nauczyciele, i ja na pewno byliśmy tą formą troszeczkę zmęczeni. Czy ma lub miała Pani jakąś książkę, do której czytania chętnie Pani wraca? To znaczy, jak jestem zestresowana, przygnębiona, to wiecie, jest taka książka jedna, Ania z Zielonego Wzgórza. Ja po prostu myślę, że to może nie jest taka odpowiednia książka dla dorosłych, ale ona jest taka ciepła, pełna takich fajnych urywków, wątków i właśnie jest to książka, do której bardzo chętnie wracam, która dzięki niej się właśnie jakby rozprężam, uspokajam i wracam do rzeczywistości. Czy to prawda, że zalicza się Pani do osób lubiących towarzystwo różnych zwierząt? Jest Pani tak zwanym zwierzolubem? To chyba widać, dlatego że codziennie o godzinie 7 wita mnie kotek, który przychodzi po swoją dawkę jedzeniową. Znaczy akurat tak się składa, że od dziecka zawsze miałam jakiegoś zwierzaka koło siebie. W dorosłym życiu, mimo że mam trójkę dzieci, zawsze był jakiś psiaczek. No, kotów to raczej nie było, bo raczej zawsze, znaczy bardziej lubiłam pieski, ale chomiki, rybki, to też były. Natomiast faktycznie w tej chwili mam dwa pieski, wszystkie są oczywiście ze schroniska. Mam dwa koty, które odnalazły się gdzieś na śmietniku i przyszły sobie do mnie. No, chomika już nie mam, ale też był sobie chomiczek. Był królik, który był 10 lat u nas sobie żył i no, już też odszedł. Ale faktycznie, jak jakieś zwierzę się zgubi, to zawsze się odnajduje pod naszym płotem. Czy chciałaby Pani przekazać swoim uczniom jakąś myśl? Życiowe motto? Wszystkim uczniom, którzy ukończyli naszą szkołę i którą kiedyś ukończą, chciałam powiedzieć, żeby zawsze byli sobą, żeby z szacunkiem traktowali inne osoby i żeby spełniali swoje marzenia, bo jeżeli się spełnia swoje marzenia, to człowiek jest wtedy szczęśliwy, ma jakiś cel i po prostu lepiej mi się chyba żyje. W tym roku wybiera się Pani na zasłużoną emeryturę. Czy będzie Pani brakowała pracy w szkole? Czy może ma Pani już jakieś określone plany? No i po 30 latach pracy przyszedł ten dzień, kiedy wszyscy mnie bardzo serdecznie pożegnali. Naprawdę włożyli bardzo dużo serca w przygotowanie takiego pożegnalnego albumu oraz torby z moim reksiem. To było coś pięknego, naprawdę wzruszającego, że po prostu aż tyle sobie każdy zadał trudu, żeby po prostu mnie pożegnać. Na pewno żałuję, że już nie będę mogła rano przychodzić do pracy, spotykać się z ludźmi, ale już jestem troszeczkę zmęczona, dlatego że mam dosyć dużo obowiązków jeszcze w domu, związanych z moją mamą, ogródkiem, z zwierzakami, z wnukami. Także tutaj, korzystając z tego, że zostałam zaproszona do takiego wywiadu, chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te wspólne lata, za akceptację mnie na stanowisku wicedyrektora, przeprosić za wszystkie jakieś takie sytuacje, które może nie były komfortowe dla jednej albo drugiej strony i również podziękować za ten wywiad. Dziękuję. Ja także bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia z Panią wywiadu i poświęcenie swojego czasu.
wywiad przeprowadziła Wiktoria Zajdomicz.